No cześć kochani, dzisiaj kolejny weekly vlog, także zapraszam serdecznie. No kochani, dzisiaj kolejny weekly vlog, czyli kolejny tydzień z mojego życia. To są w ogóle chyba filmy, które najbardziej lubicie na moim kanale. Kochani, przypominam Wam, że prowadzę również Instagram, także koniecznie zajrzyjcie do mnie też tam. I oczywiście pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i o naciśnięciu w dzwoneczek, żeby zostać ze mną na bieżąco. A teraz już zaczynamy życie. Zaczynamy życie, moi drodzy. Kolejny tydzień, także lecimy. Kochani, przyszłam do Was właśnie z kawką na krótką pogawędkę, do której zmotywowała mnie jedna z moich ulubionych książek The Secret, to jest The Power, czyli Siła. Słuchajcie, dostaję od Was naprawdę dużo wiadomości, szczególnie prywatnych, z zapytaniami, jakich książek o rozwoju osobistym czy rozwoju duchowym czytam. Powiem Wam tak, że nie chcę się na chwilę obecną dzielić tytułami, które obecnie czytam, ponieważ jest to takie dosyć prywatne i po prostu na ten moment nie chcę. Nie wiem do końca, z czego to wynika, może to się niebawem zmieni. Zresztą też wychodzę z założenia, że jeżeli się czegoś chce, jeżeli zależy Wam na Waszym rozwoju, to znajdziecie odpowiednie dla Was tytuły. Jak to się mówi, kto szuka, ten znajdzie, także jestem przekonana, że sobie poradzicie. A ja mam tutaj też dzisiaj kilka książek, które chciałam Wam pokazać. I właśnie pierwszymi książkami są książki The Secret. Może będę mówiła bardziej po polsku, po prostu Secret. Mam tutaj wszystkie, brakuje mi tylko tej pierwszej części po nazwie po prostu Sekret. Moja ulubiona część, do której naprawdę bardzo często wracam, kiedy mam na przykład gorszy okres, to jest zdecydowanie Sekret Siła. Słuchajcie, te książki, użyję teraz takiego melodramatycznego stwierdzenia, naprawdę zmieniły moje życie. Kiedy sięgnęłam pierwszy raz po Secret, zaczęłam się właśnie interesować prawem przyciągania. Prawo przyciągania, czyli wszystko, co sobie wyobrazimy, wszystko, co myślimy, może się urzeczywistnić, czyli jesteśmy tym, co myślimy, tak w skrócie. I ja w prawo przyciągania bardzo wierzę. Wiele razy przekonałam się na własnej skórze, że to działa. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że uważam, że z tych książek trzeba korzystać, mając mimo wszystko otwarty umysł. Mam pewne zastrzeżenia. Uważam, że autorka może w pewnych momentach odlatywała. Nie będę teraz wchodziła głębiej w temat, bo to ma być tylko krótka wzmianka tak naprawdę o tych książkach. Nie chcę, żeby to trwało zbyt długo. Każdy człowiek, który sięga po te pozycje, musi to rozumieć, że od siedzenia na kanapie i cały czas marzeniu o pozytywnych rzeczach nic nie osiągniemy. Musimy oczywiście też dać z siebie 100%. Tego w tej książce troszeczkę mi brakuje. Trzeba tutaj podejść do tego z przymrużeniem oka. Niemniej jednak książki są bardzo motywujące i naprawdę, naprawdę dodają takiego powera i mogą niejednej osobie pomóc. Tutaj również mam Potęgę Podświadomości w takim pięknym wydaniu. Jak widzicie, mam tutaj masę znaczników. Tą książkę również Wam bardzo, bardzo polecam. I często się mnie pytałyście na Instagramie, szczególnie w wiadomościach prywatnych, jak sprawdza mi się ta książka, ponieważ kiedyś ją pokazywałam na stories. To jest reguła 5 sekund. I powiem Wam tak, reguła 5 sekund, super. Jak najbardziej to rozumiem, można się do tego stosować. Sama nawet zaczęłam się do tego stosować. Natomiast tą regułę 5 sekund zrozumiecie tak naprawdę już na początku. Tutaj wystarczyłaby jedna kartka, która Wam przedstawia właśnie ten sposób i już wiecie, o co chodzi. Książka ma ponad 250 stron i moim zdaniem to jest pisanie na siłę po prostu, żeby tę książkę sprzedać. W pierwszym rozdziale już zrozumiałam, o co chodzi. Dalsze strony to jest tylko powtarzanie, tak po prostu, żeby zapełnić tą książkę. Także możecie spróbować, ale nie polecam tego jakoś, wiecie, bardzo mocno. Jeżeli nie macie czasu, żeby czytać, a chcecie bardziej pogłębić wiedzę, jeżeli chodzi o prawo przyciągania, to ja Wam polecam też świetny kanał na YouTubie. To jest pani psycholog Klaudia Pingott. Świetna kobieta, bardzo inspirująca. Ona tam właśnie fajnie nam tłumaczy o prawie przyciągania. Ma też na swoim kanale świetne medytacje. Także podlinkuję Wam ten kanał w opisie, jeżeli ten temat Was interesuje. A teraz dopijam kawkę, która już jest zimna i widzimy się zaraz. Kochani, zrobiłam ostatnio ankietę, w której zadałam Wam pytanie, czy wolicie vlogi krótkie, czy też długie, ponieważ od zawsze zastanawiam się właśnie, co wolicie. Zawsze wydawało mi się, że
20 minut to jest może zbyt długo, tutaj zagłosowało aż 679 osób, także bardzo Wam dziękuję za głosy i jak widzicie, zdecydowanie wygrały długie vlogi, aż 82%. Także teraz będę się starała robić dłuższe vlogi. Mówicie i macie. Dziewczyny, dam Wam teraz przepis na przepyszny, bardzo, bardzo szybki makaron, który mój mąż uwielbia. Musicie koniecznie wypróbować. Tutaj się smażą grzybki. Ja kupuję te mrożone w Kauflandzie. To jest taka mieszanka, bardzo je lubię. Czosnek, dwa ząbki i ja dodałam jeszcze czerwoną papryczkę chili. Ona tak sobie tutaj pasuje, umówmy się, ale mój mąż to uwielbia, także to jest taka wersja dla nas. Makaron już się ugotował. Użyjcie tutaj makaronu, którego Wy preferujecie. Ja dzisiaj użyłam pełnoziarnistego makaronu penne bio z Kauflandu. Zobaczcie, ja na świeżo ugotowany makaron, jeszcze zanim go wrzucę na patelnię, sypię parmezan i troszeczkę to tak mieszam i wtedy ten parmezan tak przykleja się do tego makaronu, oblepia go i to jest, słuchajcie, przepyszne. Makaron wrzucacie na patelnię, dodajecie jeszcze troszeczkę parmezanu, ja wszystko robię, słuchajcie, na oko i odrobinę wody, która została Wam z makaronu. Kochani, tak wygląda danie na patelnię, jeszcze na samym koniec musicie dodać creme fraiche. I tak to wygląda. My uwielbiamy jeść makaron z pietruszką. Posypcie jeszcze troszeczkę resztką parmezanu to na talerzu. Oblejcie delikatnie kilkoma kroplami oliwy z oliwek i to jest przepyszne. Także smacznego! Kochani, dzisiaj w Berlinie mamy typowe lato, mamy 25 stopni, także stwierdziliśmy, że wybierzemy się na piknik, zabieramy Was ze sobą. Ja dzisiaj mam na sobie tą sukienkę z H&M, którą pokazywałam Wam, w którymś mierzymy, tak jakoś mi się ona właśnie piknikowo skojarzyła. My już siedzimy w aucie, Markus poszedł jeszcze na stację benzynową kupić nam taki fajny, jednorazowy grill na piknik. W ogóle to jeszcze nie mówiłam Wam, gdzie jedziemy, a jedziemy do klasztoru. W Niemczech mówimy Kloster Chorin, ale myślę, że po polsku wymawia się to po prostu tak, jak jest napisane, czyli Chorin. To jest gotycki zespół klasztorny. My tam już byliśmy dwa razy, jak się nie mylę, to dwa lata temu. Czekajcie, nie, rok temu na Wielkanoc i dwa lata temu. Tam jest po prostu przepięknie. Ja w ogóle uwielbiam klasztory, ta architektura gotycka bardzo, bardzo mi się podoba. Wokół klasztoru jest też przepiękny taras i właśnie tam mamy zamiar dzisiaj piknikować. Jest tam jezioro, jest po prostu przepięknie. Ja w ogóle Wam kiedyś kręciłam vloga stamtąd, jak byliśmy na takim jarmarku średniowiecznym, na to mówimy tutaj w Niemczech Gauklafest. Także na pewno już to widzieliście, ale jeżeli nie pamiętacie, to dzisiaj będziecie mogli zobaczyć jeszcze raz. Widoki są naprawdę przepiękne, także bardzo, bardzo się cieszę. To ja namówiłam męża, żebyśmy tam pojechali. Jest to dosyć daleko od Berlina, bo no, godzina 5 minut, ale warto, naprawdę. Idziemy na piknik. Idziesz na piknik, Nionia? Idziemy na piknik. Nie małpuj ode mnie. Ale tutaj strasznie wiecznie jest, słuchajcie. Dobrze, że kurtki wzięliśmy. W ostatniej chwili jeszcze chwyciłam. Mówię, a nie biorę lato dzisiaj, ale jednak tutaj widzicie, już widać klasztor. Morning.
kochani, my już jesteśmy po grillu, po pikniku. Oczywiście grillowaliśmy w miejscu do tego przeznaczonym. A teraz sobie znaleźliśmy tutaj świetną miejscówkę. Zobaczcie, z tyłu jest klasztor. Czy wy to widzicie? O tak. Tutaj przede mną jest jezioro, także jest naprawdę przepięknie. Jest już godzina 18, nadal jest cieplutko, także myślę, że sobie jeszcze z 2 godzinki przynajmniej tutaj poleżymy. Będzie to za każdym razem, jak jesteśmy gdzieś w lesie, czy właśnie nad jeziorem, to przypływa do mnie taka pozytywna energia. Potem jak wracam do domu, czuję się taka na maksa zrelaksowana. Także no uwielbiam to, a szkoda, szkoda do domu wracać. Jaka fryzura od wiatru. W ogóle to na pewno się zdziwiliście, skąd te ujęcia z drona. To znaczy wszyscy ci się zdziwili, którzy oglądali mojego vloga z Aruby. No kochani, nie mogliśmy tego przeżyć, nie mogliśmy przeżyć tej porażki i kupiliśmy nowego drona, tego samego, w tym samym kolorze, bo nie mogliśmy przeżyć tej tęsknoty. Kochani, witam Was w kolejnym dniu. Ja dzisiaj tak bardzo letnio jestem ubrana. Pogoda jest przepiękna, także bardzo się cieszę, że już mogę wyciągać moje letnie ciuchy. To jest w ogóle ta sukienka z Zary, która jest przepiękna, ale ona jest niestety słabo uszyta, ponieważ tutaj jest dosyć ciasno wszystko u góry. Tutaj nie chodzi o mój biust. Ona ogólnie jest, mam wrażenie, tak troszeczkę niefajnie uszyta. Mam wrażenie, że pod pachą to mi zaraz pęknie. Natomiast tutaj jest sporo miejsca na brzuchu, także no... No średnio, ale mimo wszystko prezentuje się ładnie. Dzięki tym marszczeniom to tego tak nie widać. Słuchajcie, ja właśnie czekam na moją koleżankę. Zaraz mnie odbierze i jedziemy do jej salonu kosmetycznego. Bo tak, moja koleżanka w przyszłym tygodniu otwiera swój salon kosmetyczny i dzisiaj jadę pomóc jej porobić kilka zdjęć. Także tak spędzimy dzisiejszy dzień. Zabieram Was oczywiście ze sobą. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć tą sukienkę w lustrze. W ogóle kupiliśmy lustro. Ono musi do nas jakoś na dniach przyjść. Duże lustro, także będę mogła Wam teraz spokojnie pokazywać outfity, bo w tym wąskim lustrze się nie mieszczę. Aż taka szczupła nie jestem. Nie, naprawdę sukienka prezentuje się rewelacyjnie. Uwielbiam ją. Wreszcie przyszła do mnie kolejna książka Artura Urbanowicza, kolejny horror, tym razem Gałęzisty. Już naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zacznę tą książkę czytać. W ogóle bardzo mi się podoba, że w książkach właśnie od Artura Urbanowicza dołączone są zakładki. Bardzo to jest miłe. Kolejna nowość to reportaż fabularyzowany od Daniela Case'a, Człowiek o 24 twarzach. I to jest, słuchajcie, przypadek Billiego Milligana, który miał w swoim ciele 24 osobowości. I jest to, jak tutaj jest napisane, jeden z najdziwniejszych przypadków, o jakich słyszały współczesna medycyna i wymiar sprawiedliwości. Bardzo jestem ciekawa. Zamówiłam jeszcze inne książki, ale będę robiła book haul, także nie będę wszystkiego zdradzała we vlogu. Kochani, my już siedzimy w aucie z panią... nawigacją. Z panią Businesswoman, chciałam powiedzieć. Dzień dobry. Co tam? No w tym lustrze możecie zdecydowanie lepiej zobaczyć moją sukienkę. Jak widzicie, my już jesteśmy tutaj w salonie, proszę bardzo. W ogóle, kochani, zostawię Wam pod moim filmem adres do tego salonu i stronę internetową. Może jesteście z Berlina, może szukacie kosmetyczki, a Suza naprawdę oferuje tutaj masę zabiegów, także sprawdźcie sobie koniecznie. Kochani, już jestem w domu, widzę, że mam znowu zakurzone lustro i bardzo mnie to irytuje. Ale to tak na wstępie. Słuchajcie, miałam Wam nagrać więcej, ale niestety strasznie dużo czasu zajęło mi robienie zdjęć. Także dopiero przyszłam, te zdjęcia jeszcze przerobiłam. W ogóle Suzy jako podziękowanie dała mi tutaj taką paczuszkę. To są kosmetyki, których ona używa w swoim salonie. Powiem Wam, że wcześniej one nie były mi znane, także bardzo się cieszę, że będę mogła przetestować. Pokażę Wam szybko, co tutaj dostałam. Dostałam żel do twarzy. Akurat się mój skończył, także super. Dostałam tonik,
tutaj krem nawilżający do skóry mieszanej, super, w formie takiego fluidu. Coś do pielęgnacji stóp. Filtr przeciwsłoneczny 30. I tutaj jeszcze jest krem. To jest krem Q10 na dzień i na noc. Także te kosmetyki będę teraz intensywnie testowała i zobaczymy, czy się sprawdzą. W ogóle to jest u nas właśnie trzech kolegów Markusa i w sumie też moich kolegów. I chłopaki mają dzisiaj męski wieczór, grają sobie w grę planszową o dinozaurach, słuchajcie. Także oni właśnie grają w drugim pokoju, a ja mam wieczór dla siebie. Myślę, że obejrzę ostatni sezon Bates Motel, bo jakoś zaczęłam, nie skończyłam, zostawiłam to. Także myślę, że teraz jest odpowiedni czas. Ja jeszcze chciałam tak pokrótce tylko powiedzieć osobom, które nie znają tego serialu Bates Motel, że serial ten powstał na podstawie filmu Alfreda Hitchcocka Psychoza. Myślę, że horror Psychoza prawie każdy z nas zna. Zresztą horror ten powstał też na podstawie książki, jeżeli się nie mylę. W każdym razie Bates Motel jest serialem naprawdę godnym polecenia. Mamy w nim przedstawioną bardzo specyficzną relację między matką a synem, co jest pokazane bardzo ciekawie, także polecam Wam Bates Motel, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. Jestem bardzo ciekawa, czy mam wśród swoich widzów jakiś miłośników horroru. Ja, słuchajcie, nabrałam teraz ogromnej ochoty, żeby zobaczyć ten oryginalny, stary film Psychoza w czarno-bieli, także będzie strasznie klimatycznie. Ciekawa jestem, jakie wrażenie zrobi na mnie ten film dzisiaj, ponieważ pamiętam, że oglądałam go kilka dobrych lat temu. Kochani, dzisiaj jest kolejna niedziela, także nadszedł czas, żeby zakończyć tego weekly vloga. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną swój czas. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze i kochani, jeżeli macie jeszcze chwilkę czasu, to kliknijcie w moje inne filmy tutaj i tutaj, proszę bardzo. I oczywiście, jeżeli chcecie zostać ze mną na bieżąco, to subskrybujcie mój kanał, a my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie, także trzymajcie się ciepło. Pa!